Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym Co ja czytam przedstawiam Wam Wiriona Andrzeja Ziemiańskiego. Pierwsza część z cyklu Imperium Achai Wirion Wyrocznia, która opowiada nam o szermierzu natchnionym Wirionie. Za książkę dziękuję wydawnictwu Fabryka Słów. I bardzo się cieszę, że ją dostałam, dlatego że jak dla mnie, po pierwsze, była powrotem do tej starszej, antycznej Achai, ale pozbawiona tego wszystkiego, co mnie denerwowało. Przede wszystkim widać, że autor z książki na książkę coraz bardziej poprawia swój warsztat pisarski. Nie mamy już tutaj głupkowatych zdrobnień, nachalnej miłości między kobietami, czy nawet nie miłości, tylko takiego spoufalania się, mówienie do siebie dupko i takich rzeczy. Językowo jest naprawdę dużo lepiej. Nie ma takich przedłużonych momentów, w których Achaja rozmyślała sobie swoje rozmyślania. Przemyśliwała jakiś temat przez 4 kartki. Nie ma tego. A wierzcie mi, przypomniałam sobie to, bo czytając Wiriona sięgnęłam do Achai, do momentów, w których właśnie Wirion był. Tam był stary, łysy, przy sobie, a tutaj mamy no mężczyznę takiego całkiem. Oczywiście przygody Wiriona bardzo przypominają przygody Achai, który jest pochodzi z arystokratycznego rodu, może nie z arystokratycznego, bo jego ojciec się dorobił, ale z bogatego rodu, przede wszystkim z bardzo bogatego rodu pochodzi. I w krótkim czasie zostaje mu to wszystko odebrane, a on staje się wyjęty spod prawa. Tak jak Achaja. Ale jednak no, trochę różnic mamy. Nie jest to taka typowa zżyna. Ich życie toczy się dosyć podobnie, ale nie identycznie. Przede wszystkim zaczynamy, kiedy Wirion jest mały. Najlepsze są słowa na jednej z pierwszych kartek, że żołnierzem natchnionym to on nie będzie. Szermierzem, sorry. Żołnierz. Może być żołnierz natchniony. Że szermierzem natchnionym to raczej nie będzie. I że właściwie nie ma zbyt wielu talentów. Później mamy naukę Wiriona w gimnazjonie. I właściwie tyle. To się zaczyna, czy tyle, jeżeli chodzi o rozwój tego, ile on ma lat. Pierwszy tom skupia się na jego na czasie młodzieńczym. Dlatego Wiriona czytało mi się bardzo dobrze, bo tak jak w Achai dużo się dzieje. Taki moment przedłużenia może był jeden, że tak miałam świadomość, że czytam już dosyć długo. To mówię, już dosyć długo czytam. Ale to tylko raz. Tak to później w ogóle nie zastanawiałam się nad tym, że czytam, tylko po prostu kartki mi uciekały same z siebie. Jeżeli przebrnęliście przez Achaję i podobała Wam się, pomimo języka, jeżeli później w pomniku cesarzowej czegoś Wam brakowało, było za dużo nowoczesności, to Wirion będzie dla Was ukoronowaniem tego czasu, kiedy czekaliście na to, aż w końcu pojawi się coś pomiędzy, coś, co będzie miało najlepsze rzeczy z tych 7 tomów? 8? Chyba 8. Więc tak, zdecydowanie Wirion mi się bardzo podobał. Przypadł mi do gustu. Bohaterem jest dosyć takim... No... Powiedzmy, że jakiś tam charakter z niego zaczyna wychodzić pomału. Co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że nie ma tu zbyt wielu nadprzyrodzonych zjawisk. Wszystko opiera się na takich realnych sprawach i wyćwiczeniu cwaniactwu i przede wszystkim inteligencji. Wirion jest strasznie inteligentny i na tym opiera się cała jego siła. On coś tam potrafi, w tym gimnazjonie troszkę się nauczył walki, ale to nie na tym polega jego siła. Kiedy ucieka, kiedy go gonią, właśnie za pomocą intelektu sobie radzi. Oczywiście jest to książka z gatunku tych dla mnie rozrywkowych, więc nie ma co spodziewać się wzniosłych treści, ale jest to rozrywka w bardzo dobry sposób
poprowadzona i przede wszystkim, co u Andrzeja Ziemeńskiego zawsze, czego nam zawsze troszkę brakowało, bardzo poprawnie napisana językowo. Dlatego polecam. Ja się świetnie bawiłam, szybko przez Viriona przeszłam i polecam. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.